Cześć, witam na kanale Kołowo. Dzisiaj jest chyba jeden z ostatnich takich ciepłych dni w tym roku. Także wykorzystamy ten dzień, żeby sobie trochę pojeździć, obczaić tereny dookoła. Aktualnie jestem w Wilczynie. Tutaj widzimy stawy w Wilczynie Leśnym. Na wprost mamy kąpielisko, chyba już nieczynne, czy raczej na pewno nieczynne, nawet nie wiem, czy w wakacje jest czynne. Natomiast staw bardziej wykorzystywany jest jako takie łowisko prywatne. Można łowić sobie tutaj ryby, co niektórzy się opalają, jak tutaj pan na wprost. Dobra, słuchajcie, tam jeszcze za krzakami znajdziemy. Mam tutaj takie dosyć duże drzewo na wprost, jakieś stare. Tam za trzcinami mamy kolejny staw, ale nie będziemy się tu kręcić, bo jakiś pan się opala, nie chcemy go pokazywać za bardzo, więc kierujemy się w stronę Chądzinki, która już czeka. Słuchajcie, tutaj jest mnóstwo domków takich letniskowych i mimo, że już wakacje minęły miesiąc temu ponad, to okazuje się, że bardzo dużo osób tutaj mieszka sobie, czy wynajmuje sobie te domki, nawet w tym momencie. Podejrzewam, że są to osoby, które już nie pracują, jacyś emeryci. No dobra, to niech sobie odpoczywają, a przed nami trasa. Dzisiaj tak jest jakiś plan. Plan jest taki, żeby dojechać do Urazu przynajmniej, a najlepiej troszkę dalej. Uciągnę sobie rękawiczki. By dojechać do Urazu, a nawet do brzegu, jak się uda, jak starczy baterii i wszystko będzie ok, to może się uda dojechać i tam. Dobra, no to wszystko, słuchajcie, tutaj dookoła jest zalesione dość mocno, także świeże powietrze. Tam pan jakiś się interesuje, coś mu chyba nie gra. I dobra, nie wiem, czy jakieś może ma, jest zaciekawiony, albo może ma pretensje, że nagrywaliśmy mu łowisko, ale bez przesady. Myślę, że nie ma co być takim podejrzliwym. Chociaż słuchajcie, różnie z tymi ludźmi bywa. Dobra, już 3 minuty nagrywamy, jeszcze nie ruszyliśmy z miejsca, także zbieramy się. Dobra, palimy Chądzinę i koniec tutaj pobytu w Wilczynie. Spalanie mamy aktualne 2,7, niedawno zerowałem, więc kierujemy się w stronę Golędzinowa. A wszystko jest ok. Dobra, i tu słuchajcie, po prawej te domki letniskowe. O kurczę, nie zamontowałem sobie telefonu, więc jeszcze sobie zjadę za chwilkę i zamontuję. Chciałbym mieć podgląd, czy ktoś do mnie dzwoni, czy nie. No to jednak ponad godzina oderwania od rzeczywistości. Tam za tymi domkami kempingowymi widać po prawej stronie właśnie to kąpielisko. My sobie tutaj tak na chwilkę zjedziemy. No i po lewej oczywiście też las. Dobra, chodzi o to, żeby mieć po prostu podgląd na nie tylko godzinę, ale ogólnie na świat. Taka gumka zabezpieczająca. Tak nie widać. No i ładnie. Teraz co? Aha, tutaj, okej, dobra. No i teraz powinno się to w miarę trzymać, chociaż ten uchwyt i tak chyba już stracił swoje właściwości, bo kiedyś on się tak nie ruszał na boki. Teraz słuchajcie, musiałem sobie tutaj taśmą izolacyjną zabezpieczyć ten pojemniczek na płyn hamulcowy, bo strasznie mi ten uchwyt obijał ten pojemniczek i no, trzeba było w tej kwestii zadziałać. Czyli słuchajcie, w ciągu dnia ma być nawet 26 stopni, ale też wiatr ma być
taką samą siłą wiać, około 26 km na godzinę średnio. Tam, słuchajcie, jest taki potężny dom, taka willa wręcz, no i potężny teren dookoła. Ktoś sobie się tutaj wybudował blisko właśnie Wilczyna, blisko tych stawów. Ogólnie tutaj coraz więcej zabudowań, nowe domy powstają. Nie wiem, czy w tym roku tędy jechałem, wydaje mi się, że nie. Dobra, zamykamy szybkę, przynajmniej na razie. I co? Na razie mamy 6 minut nagrywania, 84% baterii, więc trochę się na pewno uda nagrać. Chciałbym jak najwięcej, no ale niestety póki co mam tylko dwie baterie do dyspozycji i kartę 100 GB. Więc tutaj, jeśli chodzi o kartę, bym się nie obawiał. Myślę, że prędzej padną mi baterie niż zabraknie miejsca. Niż zabraknie miejsca na karcie pamięci. No tam jakaś taka ciekawa wieża. Też gdzieś tutaj niedaleko właśnie Golędzinowa znajduje się jakiś teren wojskowy i wcale bym się nie zdziwił, że to znajduje się właśnie tam. Na wprost. To ma jakiś związek z jakimś węzłem radiowym. Jest to jakieś połączenie między... Nie wiem, czy dokładnie tam, gdzie patrzyłem przed chwilą, ale być może. I to jest jakoś połączone z tymi bunkrami, które znajdują się w Głuchowie Dolnym albo Górnym. Dobra, my musimy sobie skręcić kawałek. Słuchajcie, z tego co pamiętam, tutaj na Oborniki. Tutaj jest taka ślepa ulica. Będziemy kierować się na Lubnow. Ja, słuchajcie, jadę na razie bez nawigacji. Zobaczymy, co uda się wskurać bez nawigacji. Być może będę musiał skorzystać z niej w końcu, ostatecznie. Nie ma za bardzo nigdzie znaków. No ale dobra, jedziemy przed siebie. No przez ten Lubnów gdzieś tam prosto jadąc, powinniśmy dotrzeć do urazu. Olymp Generation. Jakieś takie pomieszczenia, hale. Jakaś być może fabryka. Kurde, drapie mnie w nosie. To akurat fajnie się będzie jechało, bo nie wieje mocno. O, trzeba uważać. Nigdy tędy nie jechałem, także może być tak, że w pewnym momencie po prostu droga się urwie i... O! Słuchajcie, jedzie pociąg. Tego to się tutaj nie spodziewałem, tak szczerze. Też jakieś coś. Dobra, zobaczymy. Nic nie jedzie, dobra. Pani się zasłoniła chyba. Skapnęła się, że... Ale słuchajcie, co to? To tu nie ma przejazdu?